Dobra. Może uderzę. Też... O tak, panikaj, fake! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie coś, co jakiś czas temu już było na kanale, czyli zagram po prostu solo na dwa diamenty z naszego serwera Discord. Myślę, że jest to fajna seria do przywrócenia, ponieważ swego czasu się wam ona podobała, ale oczywiście dajcie znać, co o tym sądzicie. A dzisiaj jest z nami Kubis oraz Sonic. Siema. No to powiedzcie od razu, jakie macie rangi na dwójkach może. No. Ja diament 3. No. Ja mam diamenta 1 i dywizję 2. No to tak akurat się wyrównało, żeby było mniej więcej na diamenta 2. No i co, chyba nie ma co więcej tutaj przedłużać, idziemy do meczu. A dobra, jeszcze zasady w ogóle. Gramy sobie best of 3, ale dwa pierwsze mecze będą zwykłe jedynki, trzecie spotkanie będzie boomer ball, to znaczy zwykłe jedynki, zwykłe po prostu spotkania, bo 1 na 2. Myślałem też, czy by nie zrobić czegoś takiego, że na przykład boomer ball tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś wygra dwa mecze, ale stwierdziłem, że niech będzie ten finał w razie czego też boomerballowy. No i dobra, zaczynamy. W ogóle tutaj chciałbym też powiedzieć, o, fajnie założyli nagrody za turniej na diamencie, ale chciałbym powiedzieć, że zarówno Kubis, jak i Sonic to są nitro... Nie no, żebym wznowienia przegrywał, że to są nitrobusterzy na naszym serwerze Discord, na który zapraszam, więc tutaj też podziękowania. Nitrobusterzy mają jakieś tam fory przy dostawaniu się na odcinek. I chciałbym też powiedzieć, że jakiś czas temu już grałem na dwa diamenty, to było chyba jakiś rok temu, może trochę więcej. I wtedy nie udało mi się wygrać, chyba przegrałem 2 do 1 w meczach. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, mam nadzieję, że nieco lepiej. Kubis, jeden tutaj z graczy jest bardziej mechaniczny z tego co tutaj już widzimy. Ale to zapowiadał, że po prostu na freeplay już sobie przesiadywał. I giniemy na start. Tutaj bardzo dobrą taktyką będzie jak będą mnie niszczyli najzwyczajniej w świecie. Ale i bez tego tracę bramkę, więc będzie się trzeba skupić. No i wznowienia też są takie bardzo nierówne w niektórych sytuacjach, na przykład taka jak ta. Ale myślę, że nie będzie źle. Też ciekawe jest to, czy teraz diamenty grają lepiej niż kiedyś grały. Ojeju, dobra, w ogóle włączmy czat, żeby każdy miał, napiszmy sobie ładnie. No to było dobre uderzenie, nie ma co tutaj kłamać. Kubis na start ładne dwie bramy zasadził. No zaraz to myślę, że nadrobimy. Mam nadzieję, fajnie by było. O kurde, i na bumpy. I Max Sonic broni. To może być cięższe niż się spodziewałem jeszcze przed chwilą. Dobra, ewidentnie trzeba bronić ataki powietrzne Kubiza. No to jest na razie największe zagrożenie. Ale strzelamy bramkę na 2 do 1. Myślę, że taka nieporadność w obronie jest największą naszą zaletą i trzeba to wykorzystywać. W ogóle dajcie znać, a zresztą to już chyba mówiłem we wstępie, ale to i tak dajcie znać, czy chcecie odcinki tego typu. Na przykład następny film Rewanż versus 4 goldy, potem może się uda zebrać na przykład 7 srebrów, silverów i tak dalej. Z brązami może być ciężko, bo mało brązów dołącza na Discord i tak dalej. Raczej to są ludzie, którzy nie udzielają się jeszcze tak bardzo w community i gry. Ale tutaj nadrabiamy w międzyczasie. Fajnie, udało się to. Na starcie naprawdę przestraszyłem. Nie no, Kubis, fast kickoff. Okej, udało się Sonika trochę zepchnąć, na szczęście. Ale nie podoba mi się to taki freestyle motyw, czy tam mechaniczny motyw Kubiza. O, dobra. Dobra, znowu piłka podana do nas, ja sobie uderzę. To nie wejdzie naprawdę, jeszcze nie dobije, najgorzej, ale nie fart. Ale okej, na razie nie jest źle. Sonic uderza mocno, ale zarazem niecelnie. Okej, teraz ja obroniłem, boosta zabieramy. Sobie zagram do boku, prawie zostałem zniszczony, musiałem jakoś próbować unikać. Nie no, to jest naprawdę większe wyzwanie. To jest mega, generalnie zacznijmy od tego, że mega fan, żeby sobie tak zagrać na dwie osoby, czy tam kilka osób z innej rangi. Takie fajne wyzwanie, też do zagrania, nie tylko do oglądania. Nie wiem, czy do oglądania też, ale tak po prostu sobie mówię. Dobra, Sonic Paul przybija piłkę. Ja co sobie wezmę tutaj? Zbiorę boosta i zginę! Dobra, muszę na to zdecydowanie bardziej uważać, żeby nie Tak jest, ale fart, ale fart! Kontratek po tym jak Kubis nie trafił. Wcześniej bardzo ładne aeriale, a tutaj... strzał w słupek, wylew gaming, dokładnie. Z tego słyną diamenty. To jest taka ranga, że już jest dużo fajnych zagrań mechanicznych, ale jest też bardzo duża niepowtarzalność, czy jak to się tam mówi. Ja sobie polecę.
I strzelamy bramkę, w zasadzie jeszcze bez dobitki. 4-2, także na ten moment wychodzimy bardzo pozytywnie. Tak sobie myślałem wcześniej, że w razie wygranej można jeszcze potem nagrać odcinek w przyszłości solo na 3 diamenty, ale jak tak patrzę, że na te 2 nie idzie zbyt łatwo, to 3 to mogłaby być już w ogóle udręka. Okej, okay, dobrze, że Sonic spanikował. Udało się tam to wybić. Ale tutaj widać, że bardzo strategicznie grają na te bumpy. Natomiast mimo wszystko można pocisnąć moim czarnym fękiem. O nie! Dobra, pamiętam, że kiedyś jak grałem na 4 goldy, to największym problemem było właśnie takie wznowienie, jak ja byłem z tyłu, a oni po bokach, bo sobie robili pincha na środku i nie dało się tego obronić za bardzo. Dobra, patrzcie to. Nie wiem, na co macie patrzeć, ale i tak patrzcie to. Początek meczu naprawdę był zaskakujący dla mnie, bo... O, nie trafiłem, ale dobra, mniejsza. Wygrywamy na ten moment. Zobaczymy, jak się w ogóle przystosują do kolejnego sprzed kolejnym spotkaniem, bo to jest też bardzo nieoczywiste, jak się już tutaj dostosują do tego, że mają przewagę liczebną. Edek Tryhard? Ups. Na razie to cisną na tekstowym, na quick chatcie. Ale nie, no, myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna seria, do której można powrócić w końcu. W końcu w lepszej jakości, bo te poprzednie filmy, jak ktoś z was widział, to zapewne zauważył, że jeszcze mikrofon był nie ten, dźwięk był nie ten, obraz był nie ten, wszystko było nie to. A teraz już jest zdecydowanie lepiej, tak przynajmniej uważam. Jeszcze jakby prowadzący nie gadał głupot non-stop, to by już było super. Ale... Może Barcelonka zaraz wejdzie? O, prawie ładny sejwik Maxonika. Niestety się nie udało, w sensie Maxonika, MK Sonika. W sumie nie wiem, nie zapytałem, jak to się powinno czytać. Ale zróbmy Barcelonę na nich. Zróbmy Barcelonę. Kubis nauczy się speedflipa, muszę to w końcu też opatentować. Dobra, mamy szansę. Dobra, nie mamy szansy, ale okej. Okay. Pierwszy mecz wygrany, także poszło po mojej myśli. I to tak w miarę solidnie. Też ciekaw jestem, jakie to będzie miało przełożenie na Boomer Balla, na którego według opinii wielu graczy bardzo dobrze mi idzie. Po prostu dobrze gram na Boomer Ballu. Ja nie jestem tego pewien, a tutaj mamy z góry przegrane wznowienie. Chyba, że się wywalą. O tak, oddany gol za Frico. To jest też wada robienia speedflipa, że czasami nie pyknie. Po prostu Max Sonic znowu ciśnie. Też pewnie zaraz będą komentarze, że to nie grają jak diamenty czy coś takiego, ale to jest norma. Ja nie gram, ja już nawet nie dam do tytułu mojej rangi, bo też byście pisali, że nie gram tak jak moja ranga, mimo że mam 3 miliony odcinków. To się mija z celem, bo w trakcie oglądania i w trakcie grania to się zupełnie różni. Zawsze się tutaj... Jak wygracie, to nie zwracacie uwagi na swoje błędy. Zwracacie uwagę na swoje błędy, jak oglądacie to, to nie doceniacie tego, że oni w ogóle nie wiedzą, czego się spodziewać i tak to potem wychodzi. Zresztą jak nie zapomnę, to może zapytam tutaj, żeby mi podesłali screeny z trackera, bo wcześniej dawali już mi link, ale to też może znajdę. Maxonik ładnie obronił. Nie no, naprawdę nie grałem źle, jedynie zapraszam na streamki zagrać w razie czego. O, od razu reklama Twitchka. Tam możecie zobaczyć, chociaż na Twitchu to zwykle gram bardzo casualowo. Nie ma co porównywać, ale git. Na razie wszystko idzie po mojej myśli. Ale w pierwszym spotkaniu to ja przegrywałem 2-0, a skończyło się tak, jak się skończyło. A zaraz się może skończy... Chciałem powiedzieć, że freestylem, ale Maxonik nas trochę wybił z równowagi. Wrócę się do bramki, to nie będzie stanowiło problemu. Maxonik znowu chciał na nas zniszczyć. I cyk, uderzenie, 3-0. Dobra, myślę, że to będzie w miarę... Myślę na ten moment, że wygramy, ale nigdy nic nie wiadomo. Też ciekaw jestem tego Boomer Balla. Okej, okay, znowu ze wznowienia, dokładnie. Przystosowałem się do speed kickoffa, żart. A! Kubis się denerwuje, ale mu nie pyknął. No dobra, pyknął mu speedflip, ale ja się do tego przystosowałem zwyczajnie. Ła, ale bumpy. Chyba się zdąży wrócić, albo bardzo dobrze uderzy. Dobra, nie było to najmocniejsze uderzenie. Ale za to to demo już było naprawdę mocne. I chyba tracimy gola. Tak, jest, dokładnie. Nie zdążyłem zareagować. Staram się jako tak unikać tych demo, ale tutaj Maxonik mnie złapał. Honorowa. Honorowa bez honoru, jak to mówią. Kappa. Czemu ja do tego leciałem? Nie dość, że on robi speedflipa. Dobrze, że nie trafia. Ale z tej pozycji przeciwko Ziemkowicz robi speedflipa, nie miałem zbyt dużo do gadania. Okej, okay. Tak więc... sobie zoutplayujmy ich. Minimalnie. Zrespi boosta? O, zrespiło. Idealnie, spoko. Przebijamy nad nimi. I to będzie bramka. Panika wleciała na rejony u Maxonika. Dobra, to jak nam dobrze idzie, to może polećmy zaraz na jakiegoś klipa. Przykład klip z utracenia po kickoffie, ale na szczęście nie. Okej. Okay.
Resetik złapany. Strzał oddany. Maxonik wybija prosto do Kubiza. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło. Może zobaczę. Aha! Idealnie mnie przeczytał, a Kubiz już tylko czeka na kontratak. Okej. Okay. Dobra. Resetik zrobiony. Dobra, żartowałem, nie zrobiłem reseta jednak. Myślałem, że dostanę flipa, ale ewidentnie nie dostałem. Tutaj się koledzy bumpnęli. Trochę to nie wyszło. Okej. Okay. To nie za respi boost, to za szybko raczej. Teraz dopiero jak będę przejeżdżał. Tak to na wyczucie. Okej, okay, farcik. Podanie do nas i jedziemy na pełnej. Sufit. Strzelę tak po prostu, bo trochę sobie źle setupowałem, nie miałem boosta. Podanie do nas. Znowu ładny blok ze strony Kubiza tym razem. Okej. Okay. Ach, Maxonik. Myślałem, że będzie blokował mi pincha, on chyba blokował, ale jak zobaczył, że sobie pojechałem, to już odpuścił. Więc tak przestraszył mnie, powiedzmy. I cyk, no. 6-2. Może tym razem uda się Barcelonę strzelić. Taki w miarę powtarzalny wynik, jak widzimy. Maxonik nie dał rady mnie fajnie bumpnąć. I tracimy gola ze wznowienia? Jajsne, chcieliby. Ach, przydałby się boost. Dobra, tutaj mam. Szybka przebitka do lewej. Kubis to wybije, ale my sobie z tym nic nie robimy. Ach, dostajemy mocnego kopa, ale to nie będzie bramka. Brakuje trzeciego zawodnika. Nie ma. Kubis, wiedzą, że lubię robić pincze, to blokują na pełnej. Ała! Jeszcze kopniak. I standardowo gol po bumpie. To jest najlepsza technika, grając właśnie na jednego rywala. Zrobienie bumpa w takiej... No nie spodziewałem się, że zrecoveruje tak, żeby mnie uderzyć. Też... Ach. O tak, panikaj, fake! O! Fajne to było. Teraz oczywiście nie musiałem oddawać tej piły, ale i tak mi się to podobało. Dobra. Znowu nie ma Barcelony, ale to trudno. Nie no, bardzo fajnie się grało. Chętnie ponagrywam więcej takich odcinków, jeżeli oczywiście się one wam podobają. Możecie zostawić już na ten moment lajka, jeżeli będziecie chcieli takowych więcej. Ja ustawię ustawienia do Boomerbola i będzie finałowa runda. No, tutaj możecie jeszcze zobaczyć, jakie ustawienia ja daję do gry w Boomerbola. I startuję. No i dobra, finałowa runda. Zobaczymy, czy diamenty powalczą o honor na właśnie tym trybie. W sensie tym trybie, no. Nie wiem, czy to można nazwać trybem, ale... Może mutatorach po prostu, tak będzie lepiej. Chociaż wydaje mi się, że tutaj ja będę miał jeszcze większą przewagę, jakbym miał obstawiać. Może nie akurat teraz, bo tutaj fajnie mechanicznie pogrywają, ale chociażby jeżeli będzie odcinek, jeżeli będziecie chcieli, żebym zagrał na dwa czempiony, to wydaje mi się, że tam będę miał większe szanse na Boomerbolu kontra czempiony niż na takim zwykłym 1 vs 2. A tutaj ładujemy ponad poprzeczką. A, tracimy zaraz gola, czy Kubis to wybije? Dobra, jest, super. Boczku. Ja to sobie przyjmę lekko. Resetik, intu. Chciałem zrobić coś niesamowitego do intra, ale będzie taka oto bramka. O, nie wiem, czy jest przylepiane do ściany. Nie było. Szkoda. Kubis miśnie, czy trafi? Misnął. Ła! Okej, ja się zdążę do tego wrócić. Zróbmy takie oto strategiczne wybicie. Teraz można polecieć na... A, myślałem, że trochę do dołu się to odbije bardziej od krzywego już, ale jednak nie. Dobra, trochę wystawienie na pustą, ale na Boomerballu ciężko uderzyć precyzyjnie, tak też się teraz stało. Chyba, że... O, ładny save. Okej. Okay. Chciałem strzelić tak kozacko. No ale o co mi tam wcześniej chodziło? Po prostu na Boomerballu. Boomerball najbardziej oddaje tak jakby precyzję uderzenia, więc myślę, że na tym trybie najbardziej widać różnicę pomiędzy rangami. I to będzie też fajne takie doświadczenie zobaczyć na podstawie gierek z różnymi przeciwnikami, jak będę wypadał. Też tak porównując do zwykłego trybu. Znowu Kubis. I cyk. Preflip. Już tutaj sobie przyjąłem. O, ładne uderzenie Maxonika. O nie, Kubis nadlatuje. Ale to obranie raczej bez problemu. Chociaż dobitka może być gorsza. Okej, nie będzie dobitki. Albo będzie, dobra, nie spodziewałem się, że jako last man Kubis tak wyjedzie, ale no, warto też tutaj zaskakiwać. Sobie polecę po prostu zablokować strzał w bramkę. Ale takowego nie oddał Kubis. I wybijamy. Trzeba tutaj już ochłonąć. Może uderzę.
Wejdzie. Tak jest. 4-2 zabezpieczamy wynik. Okej. To było debilne i idiotyczne, że tak uderzyłem. Może się to nie zakończy tragicznie? Dobra, strzeliłem samobuja. To było... Od samego początku wiedziałem, żeby tego nie robić, ale i tak to zrobiłem. Odkusiłem się. I Pitagoras? Proszę? Nie no, krzywo i za mocno. A tutaj blok. Myślę, że się wyleje. Nie wylał się niestety, ale tak mi coś podpowiadało. Instynkt. Okej, wylecili razem. Kopną osobno, a ja nie trafię w pustą. Super, okej. O, dobra, dobrze, że przestrzeliłem do bramką Kubis. Raz jeszcze, żeby Maxonik tego nas nie wykończył, a ja wykończę ich. A i też kolejna sprawa, jeżeli macie na przykład słabszych znajomych, jeżeli wy macie diamenta, wasi znajomi co krócej grają, mają przypadkiem golda, to możecie sobie tak pograć na przykład, że ta osoba, co ma wyższą rankę, będzie sama, dwa goldy będą razem, fajne doświadczenie. No kurczę, prawie to weszło. Tutaj wyleje się. Czemu ja zawsze ufam, że się ostatecznie ktoś nie wyleje? Taktyczny demo na Kubizie, że oddajemy za to, co się działo wcześniej. I co? Piłka do ziemi, także udało się wygrać to best of 3, nawet tutaj bez honoru dla diamentów. Ja teraz dołączę na głosowy z powrotem z Kubizem i Sonikiem, zobaczyć, co tam skomentują. No i co tam, jak tam? Na git, rozwaliłeś nas. A jak wrażenia generalnie? A na git. Ale czy tego się spodziewaliście, czy w sensie, jakie mieliście predykcje przed? Coś typu, że gramy sobie normalne dwójki i trafiamy na smurfa. Ale pojedynczego. Ale to ciekawe, tak. W sumie, bo ja tak prawdę mówiąc, na bazie tego, że kiedyś, to było ponad rok temu, jak grałem jeszcze sporo gorzej, tak mi się wydaje, przegrałem 2-1, to się w sumie spodziewałem, że teraz mogę wygrać, ale tak jestem ciekawy z waszej perspektywy, bo na pewno komentarze zawsze są takie z perspektywy widza, jak się to oglądało na zagranicznym YouTubie i tak dalej. Każdy twierdzi, że ktoś grał nie jak swoje ranga i to zawsze działo w dwie strony. No. No, ale to ciekawe, w sensie, bo to się tak bardzo nie wydaje, ale nie mieliście czegoś takiego, że byliście przekonani, że wygracie przed meczami, tylko... Nie. No, to co? Ja jeszcze na koniec tutaj może was zapytam, czy chcecie kogoś może pozdrowić? Ja bym chciał. No to dawaj. No to ja całą rodzinę, Walmarta, Lukiego i Mipka i Młodego G. I to tyle z pozdrowień. I jeszcze DM-a. No, jeszcze DM-a, dobra. Jeszcze no. Ja chcę. No, dobra, dobra. Dobrze, to ja pozdrawiam tak. Mamę, tatę, siostrę, Pawoja i w zasadzie tyle. O, no to eleganckie pozdrowienia. A jak ma siostra na imię? Bo pewnie będą pytania w komentarzach. Julia. Siostra Julia, no to elegancko. No na imię Julia, siostra. Ach, kurde, to myślę, że nie może być przypadek. To są bracia generalnie, tylko wam nie mówiłem wcześniej. To co, ja już nie będę przedłużał. Dajcie znać, czy wam się podobał filmik, czy chcecie więcej tego typu odcinków. I co, elo, elo.